Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, w dzisiejszej gawędzie chcę powiedzieć o tym, o czym nie wolno mówić w mediach oficjalnych, które ja nazywam zawsze mediami w Polsce, w żadnych telewizorach, a również odmówiono telewizji niezależnej, zwanej chyba Republiką, i radiu, które się ma za niezależne. Powiem o gaz łupkowy, Gazprom, a pokój na świecie. Ponieważ teraz wszyscy, mówię w marcu 2014, są zainteresowani tak zwanym pokojem na świecie, a nawet namnożyło się strasznie dużo obrońców pokoju, więc podam ten stan właśnie na marzec. Tutaj od strony energetycznej. Ja się zajmuję energetyką, energoanalityką, także to jest popularne powiedzenie tego, co pisuję w czasopismach, tak powiem, fachowych. Mianowicie, jak większość z nas wie, a może wszyscy, w Polsce są ogromne zasoby gazu łupkowego. Gaz łupkowy to jest taki, który, dla Państwu w Stanach czy w Ameryce nie muszę mówić, który jest w szczelinach, w skałach, czyli nie do wydobycia klasycznymi metodami. Natomiast możliwe jest wydobycie przy pomocy tak zwanego szczelinowania. I najpierw opowiem o tej sprawie od strony Polski. Mianowicie ilość tego gazu łupkowego, który jest na terenie Polski, jest ogromna, astronomiczna. Oczywiście różni dezinformatorzy podają bardzo różne liczby, oszacowania, ale na pewno jest to ilość ogromna. Otóż od tych paru lat, kiedy w Stanach wybuchło możliwość wydobycia nowych technologii, wydobycia gazu łupkowego właśnie ze skał, okazało się, że w Polsce od dawna wiemy, od naszych geologów, że tego gazu oraz ropy w łupkach jest ilość ogromna, wystarczająca dla całej na przykład Europy na dziesiątki lat. Natomiast zauważyliśmy, i to wszyscy zauważyli, że oddawanie koncesji w Polsce idzie bardzo źle, i to z większości te trudności biurokratyczne powodują, że koncesje dostają jakieś firmy z Zachodu. Ale nie wszystkie firmy z Zachodu mają później łatwość poszukiwania tych łupków w Polsce. Dowiedziałem się z ogromnym, nawet zdziwieniem powiedzmy sobie, że od 85 do 90% tych terenów gazonośnych w Polsce mają już grupy związane z Sorosem. Nie polskie, nie firmy amerykańskie, które są wielkie w dziedzinie tych technologii, tylko po prostu jakiś tam międzynarodowy łobuz Soros zagarnął sobie pod różnymi nazwami. Natomiast w Polsce pojawiła się ogromna ilość ludzi, ja mówię o ludziach w tej chwili uczciwych, których no jednak kwalifikuje do pożytecznych idiotów, którzy mówią, jaka to jest straszliwa szkodliwość tych szczelinowania i łupków, i jak to w Stanach gdzieś tam z ziemi wychodzą trucizny. Otóż przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że technologie szczelinowania w tej chwili, czy dotąd, miały te różne środki chemiczne, które rzeczywiście no, są wątpliwe co do swojej nietoksyczności, ale po pierwsze technologie się rozwinęły i są możliwe technologie, gdzie do tego szczelinowania, które jest konieczne, żeby gaz wydobyć z wnętrza skały,
można użyć środków nietoksycznych, a poza tym argument stosowany przez tuby propagandowe Gazpromu w Polsce, uprzedzę od razu, ach, to zaszkodzi polskiej geotermii, są nietrafne, powiedzmy sobie po prawniczemu. Mianowicie wiemy, gdzie są ogromne zasoby wód geotermalnych czystych i nie ma żadnych powodów, żeby blisko tych wód geotermalnych czystych prowadzić szczelinowanie i wydobywanie gazu łupkowego. Tak się składa, że te tereny nie nakładają się na siebie i w zupełnie gdzie indziej można wydobywać czy, nie tylko czy, ale i czystą wodę, i energię z wód geotermalnych, a zupełnie gdzie indziej można prowadzić to szczelinowanie, powtarzam, które może być mniej czy zupełnie nieszkodliwe, i wydobywanie gazu, i wtedy Polska stałaby się, mam nadzieję, że stanie się, potęgą gazową, i, czyli od razu nie musimy być zależni od broni gazowej towarzysza Władimira Władimirowicza Putina. Czyli w tej chwili jesteśmy od nich zależni, czyli od Gazpromu. Natomiast oczywiście szachiści rosyjscy są dalekowzroczni i dlatego kupili sobie między innymi byłego kanclerza Niemiec Schrödera za niewielkie $1 000 000, jak sądzę, nie pamiętam dokładnie, miesięcznie kupili sobie dla Gazpromu i dzięki temu Niemcy zgodziły się, by przeprowadzić drugą rurę, szybko przeprowadzić przez Bałtyk, rurę gazową łączącą bezpośrednio Rosję z Niemcami, by ominąć tych paliaczków, którzy mogą wymagać, chcieć jakichś opłat tranzytowych, które się oczywiście nam należą. I tym sposobem ta gruba rura, która idzie przez Polskę, przeciwko temu, żeby Polska nie miała z tego żadnych zysków, czyli opłat, czyli tak zwanego myta, walczyliśmy od lat kilkunastu, ta rura w tej chwili jest obciążona tylko w połowie drugiej rury, zresztą to miały lecieć dwie rury po 144 cm średnicy. Tej drugiej rury Ruscy w ogóle nie kładą, bo już mają połączenie poza Polaczkami właśnie przez Bałtyk. A że przy okazji ta rura przez Bałtyk jest położona i tutaj widać ogromną złą wolę Angeli Merkel czy też władców Niemiec, którzy zgodzili się, żeby ta rura była na tyle płytko, żeby wielkie statki, na przykład te, które przywożą do Polski LNG, czyli gaz płynny, albo te, które w perspektywie mogą z Polski wywozić gaz płynny, no żeby nie mogły tam wpłynąć, no bo przecież tam jest rura, więc nie mogą o nią zahaczyć. Na tym poziomie prymitywnego szantażu działa wspólnota międzynarodowa. Natomiast ten port LNG, o którym Witold Michałowski, specjalista rurociągów, mówił już w 1974 czy w 1972 roku zeszłego wieku, ten port LNG, który jest budowany koło Polic, koło Szczecina, w dalszym ciągu ma opóźnienia. I to jest sytuacja, w której widać wyraźnie, że Polską rządzą agenci albo zdrajcy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wydobywa się już w ogromnych ilościach gaz, a ostatnio również ropę, właśnie z łupków, czyli z metodą szczelinowania. I tam, gdzie się to wydobywa, ponieważ jednak no, według naszych standardów w Stanach tak zwana demokracja, czyli wpływ rzeczywiście ludzi jest nieporównanie większy niż w tym systemie, który nam zafundowano w Polsce, więc nie ma tam kłopotów czy skarg gmin, ludzi, dlatego że po pierwsze technologie te są już na tyle opanowane, że nie trują, a po drugie te gminy, nie pamiętam jak to się nazywa w Stanach, hrabstwa może,
stały się nagle bardzo bogate. Nie tylko ze względu na podatki, które oczywiście dostają w dużych ilościach, w ogromnych sumach, ale również na to, że senne gminy zaczęły być teraz życiem przemysłowym. To znaczy ludzie dostali pracę, przestali tylko hodować grube brzuchy z picia alkoholu, piwa czy też Coca-Coli, ale zaczęli pracować, bo to się opłaca. Więc w Stanach jest ogromny boom dla wydobycia gazów łupkowych i teraz przez to przedsiębiorstwa w Stanach duszą się tym, że nie mogą eksportować, czy że są kłopoty z eksportem. A gaz stał się w Stanach wielokrotnie tańszy, ponieważ w Stanach również zwykle podatki od nośników energii były niskie, więc to jeszcze bardziej powoduje, że gaz jest tani. I dzięki temu Europa Zachodnia, ta część, która nie jest pod wpływem agentów Putina czy Gazpromu, już kombinuje, żeby kupować gaz płynny ze Stanów. I te magazyny gazu płynnego na portach w Stanach Zjednoczonych, które były przewidziane przez laty na import gazu płynnego, w tej chwili są już zmienione na magazyny gazu do eksportu. Na przykład Belgia uzyskuje już gaz o wiele tańszy od gazu z Gazpromu czy jego niemieckich filii, właśnie ze Stanów. A w Stanach idzie wielka i dla nas niezwykle ważna i powiem sobie pożyteczna walka, żeby ułatwienia eksportowe dla gazu czy dla ropy, w której już Stany mają za dużo, żeby te ułatwienia spowodowały, żeby można było ten gaz przesyłać, przewozić jak najtaniej i jak najszybciej do Europy. Otóż do Europy, proszę Państwa, dlatego że dla nas ze względów tak zwanych geostrategicznych istotne jest to, nie żeby Stany sprzedawały powiedzmy Japonii czy Chinom, też jest bardzo dobrze, że sprzedają, ale by sprzedawały do Europy, wtedy w Europie mniej będzie opłacalne być agentem Gazpromu. A ponieważ nieszczęsna Rosja jest pod ciągle od lat 80 czy więcej pod rządami, nie chcę użyć słowa ludzi, ale typów, którzy wyprzedają bogactwa tak Rosji, jak i bogactwa jednej z ostatnich kolonii na świecie, czyli Syberii, w Rosji się budzą coraz więcej intelektualistów, uczonych, którzy jak zawsze protestowali przeciwko wyprzedawaniu surowców, szczególnie surowców energetycznych. Ogromna ilość również diamentów i złota na Syberii jest już sprzedana tak zwanym Eskimosom. W Polsce się używa tego określenia, by nie używać innego. Więc możliwości, by równowaga światowa w dziedzinie tak zwanej geopolitycznej, czy w tym wypadku geoenergetycznej, by ta równowaga była inną niż tylko dyktat, czy to Putina, czy Gazpromu, są od strony technicznej, od strony technologicznej olbrzymie. Gorzej jest od strony politycznej, bo przypomniało mi się w tej chwili, umieściłem na swojej stronie, wczoraj chyba, czyli strona dakowski.pl, zdjęcie czterech ministrów wojny. To są ministrowie obrony, to się nazywa, Holandii, Szwecji, nie pamiętam jeszcze, zdaje mi się, że Norwegii i jeszcze jakiegoś kraju z zachodniej Europy. Są to cztery pancie, które ze swoimi torebusiami siedzą na ławeczce. Obok właśnie te torebusie stoją, pokazują swoje w mini spódniczkach, swoje dosyć mało kształtne nóżki
i chichrają sobie. I to są czterej ministrowie wojny w Europie Zachodniej. A obok jest pokazany drab w czapie z okrutnym spojrzeniem. To jest minister wojny Rosji. I to chyba powinno wystarczyć jako komentarz do tego, dlaczego Europa Zachodnia raczej chwali się swoją przyjaźnią z Rosją, czy też stara się zrobić wszystko, co sprawi przyjemność niedźwiedziowi rosyjskiemu, no bo po prostu nie ma tam w Europie ducha wojownika. Pisał o tym już świętej pamięci Stefan Kisielewski w latach 70. Ale to, co w kierunku stania się takimi dającymi mięso elojami zrobiła Europa od takiego czasu, to można podsumować tylko określeniem, że Europa stała nad przepaścią, ale zrobiła ogromny krok naprzód. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.